Podczas kwarantanny nauczyłam się piec chleb. Podczas kwarantanny opanowałem do perfekcji, a przynajmniej ja tak uważam, robienie pizzy. Podczas pandemii dowiedziałam się, co to jest Zoom, Webex, Discord, platforma G Suite i nauczyłam się prowadzić zajęcia online. Dzięki kwarantannie nauczyłam się doceniać małe rzeczy. Podczas pandemii stwierdziłam, że można cieszyć się wiosną również na balkonie albo w pobliskim parku. I że można zupełnie spokojnie żyć, nie mając dokładnych planów na następny tydzień czy miesiąc. Jestem pełen uznania dla wszystkich rodaków, którzy tak bardzo zdyscyplinowali się, przynajmniej w pierwszym okresie, dostosowując się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia i innych instytucji związanych z walką z pandemią. Ja dzięki kwarantannie zrozumiałam, jak ważne są dla mnie wszelkie relacje, rodzina. Nauczyłem doceniać relacje i czas, który mam, jak go spędzam. Przez pewien czas mogliśmy wychodzić z domu tylko po te najpotrzebniejsze rzeczy, a uświadomiłem sobie, że to, co najpotrzebniejsze, mam w domu. I to, co najpotrzebniejsze, to są też relacje, za którymi tęskniłem. Doceniłam to osoby, które zwykle mogę spotykać, które są wokół mnie. I za tym najbardziej tęskniłam. Po raz kolejny przekonałem się, że wskutek pandemii Pan Jezus miał rację, bo Pan Jezus zawsze ma rację. Powiedział, że będą zarazy i są, nawet za naszego życia. Tych problemów na świecie na pewno jest co roku więcej niż w ostatnim czasie, ale nie o wszystkich wiemy. I jeżeli byłaby taka jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy my jako społeczeństwo się nauczyli, z tego czasu lockdownu, to chciałbym, żebyśmy nauczyli się właśnie doceniać czas. To, jak go spędzamy, bo możemy go poświęcać na rzeczy ważne. Na zarabianie pieniędzy, na robienie kariery, na naukę, na wszystko. Możemy go też poświęcać na rzeczy mało ważne, takie jak jakieś rozrywki, oglądanie telewizji, filmików w internecie. Ale możemy go poświęcić na rzeczy najważniejsze. Czyli spędzić go razem z naszymi bliskimi, zadzwonić do kogoś, porozmawiać, spotkać się, kogoś uścisnąć. To są rzeczy moim zdaniem najważniejsze i to właśnie dała mi kwarantanna. A jeśli chodzi o życie osobiste, nikt w mojej rodzinie na COVID-19 nie zachorował i mam nadzieję, że nie zachoruje. Ale współczuję wszystkim tym, którzy utracili swoich najbliższych. Niech Pan Jezus przyjdzie jak najszybciej i położy kres wszystkim zarazom. Chciałam się podzielić bardzo przykrym i smutnym doświadczeniem, jakie dotknęło moją rodzinę. Otóż z końcem kwietnia w Paryżu zmarł kochany brat mojego męża. Zmarł na wirus, jaki teraz panuje, oczywiście COVID-19. Mieszkał on w Paryżu od paru dziesięciu lat, od roku. Mieszkał, ponieważ był samotny, mieszkał w bardzo dobrym domu opieki w centrum Paryża, w dzielnicy Łacińskiej. Miał tam wspaniałą opiekę, taką codzienną, także lekarską. My przez ten czas kontaktowaliśmy się internetowo. Ostatni kontakt nasz był w marcu. Czuł się wtedy bardzo dobrze, miał apetyt, był sprawny i fizycznie, i psychicznie, także wszystko było w porządku. W połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że źle się poczuł. Przestał jeść, był bardzo słaby, nie wstawał z łóżka już. Zrobiono mu test. Po tygodniu jego takiej słabości okazało się, że test wyszedł pozytywnie, czyli był zarażony. Potem jeszcze przez tydzień taki słabiutki żył, dostał morfinę i po tej morfinie zmarł. W tej chwili jest skremowany i w takiej przechowalni, można to nazwać, jest urna z jego prochami. My cały czas całą rodziną załatwiamy, żeby właśnie został, bo taka była jego wola, żeby został pochowany tutaj w Krakowie, w grobie ze swoimi rodzicami. I właściwie to doświadczenie bardzo przykre jeszcze bardziej nam uzmysłowiło, że ten wirus jest, że on nie odpuszcza, on cały czas jest. Wierzymy w to, że najważniejsze to jest ufanie Panu Bogu, ale również trzeba się stosować do zaleceń odgórnych.
Dlatego my nosimy całą rodziną i maseczki w miejscach publicznych, myjemy często ręce. I uważamy, że każdy powinien tak robić, dlatego że to jest dla bezpieczeństwa swojego, a także bliskich i znajomych.